Dzień dobry, nazywam się Marcin Nałęcz Niesiołowski, jestem dyrygentem i chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa na najbliższy koncert 10 czerwca do Filharmonii Gorzowskiej. W koncercie wystąpi wspaniały polski solista Jakub Jakowicz, który w pierwszej części zaprezentuje symfonię hiszpańską Edwarda Lalo. Jest to utwór znany, ale nie aż tak często wykonywany w filharmoniach. Tym bardziej serdecznie zapraszamy. W drugiej części wykonamy na początku koncertu, chyba raczej zupełnie nieznaną tym razem symfonię ukraińskiego kompozytora Maksima Berozowskiego, który uznawany jest za ukraińskiego Wolfganga Amadeusza Mozarta. Będzie to jego pierwsza symfonia Cemol, bardzo piękne dzieło utrzymane w nurcie muzyki klasycznej. I nawiązując do tego nurtu, muzyki klasycznej, chcielibyśmy wykonać w drugiej części koncertu drugi utwór. Będą to wariacje na temat Haydna Johannesa Brahmsa. Dzieło bardzo. Piękna od strony muzycznej, od strony formalnej, wymagające dla nas wszystkich i dające bardzo dużo radości podczas wykonywania. Zbudowane w klasyczny dosyć sposób. Na początku słyszymy temat, później wariacyjne, przetworzenie tego tematu w różnych grupach orkiestry i na koniec pełnia, apoteozę tematu. E, którą prezentuje cała orkiestra. Filharmonia Gorzowska, 10 czerwca, godzina 19.